Znaleźliście Teby. Jak? Przodkowie ujawnili je nam wkrótce po założeniu lądowania. Niecały rok temu. We fragmencie starożytnych danych, które odkryła Alva, a ja zweryfikowałem. Zawierał szczegóły dotyczące budowy ogromnego, podziemnego pałacu. Gdzie dokładnie? Blisko. Pod wielką piramidą w pobliskich ruinach. No jasne. Ted uwielbiał piramidy. Byliście w środku? A, nie. Pojawił się problem. Jeden z wielu. I rozwiążemy je wszystkie w swoim czasie. Najpierw musimy wrócić na wykopaliska. Mam nadzieję, że walczysz z maszynami tak dobrze, jak mówiła wróżbitka Alva. Czego właściwie szukacie w Tebach? Alva chyba przyniosła potrzebne wam dane. Przeprawa przez ocean była bardzo ryzykowna. W związku z tym, póki tu jesteśmy, odkryjemy wszystko, co związane z dziedzictwem. Zwłaszcza coś tak ważnego jak ty. Nie wrócimy, dopóki nie zdobędę wszystkich ich sekretów. Przebyliście ocean na tych statkach? Nie było łatwo. Wielkość nie przychodzi łatwo. To prawda. Samo zbudowanie flotylli zajęło 7 lat. Ta ekspedycja to najważniejsze przedsięwzięcie w tym pokoleniu. Wyprawa? Po wiedzy przez wzburzone wody, podczas której ważą się losy naszego plemienia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezłomna wola naszego prezesa. Rejs był wymagający. Tutaj szadzicz jeszcze bardziej. Nasi marynarze i żołnierze dużo wycierpieli. Wiem o tym. Ale wszystko ku chwale Quen! Oczywiście. Więc Alva wam podlega. Moi koledzy z Rady Nadzorczej wybrali mnie, żebym doglądał odzysku danych podczas tej ekspedycji. Tak. A ty jesteś szefem wyprawy. On jest kimś znacznie więcej. Zwracasz się do kuzyna samego cesarza Quen. Dziedzica rozległych posiadłości w Wielkiej Delcie. Pierwszego prezesa od 5 pokoleń. Ona musi jedynie pojąć, że to ja tu sprawuję władzę. A moją wolą jest zdobyć sekrety Teb. Moją też. Alfard? Jakie maszyny przygwoździły waszych ludzi w Tebach? Gromoszczęk. Walczyliśmy z nimi wcześniej, ale ten jest... Twardszy, silniejszy? Ma czarny pancerz? Tak. Skąd wiedziałaś? Nieważne. Nie będzie łatwo, ale go pokonam. A więc los nam sprzyja, co wiem nie od dziś. Żywa przodkini stąpa pośród nas i pomoże mi zdobyć wszystkie sekrety Teb. Możesz uzupełnić tu zapasy. Potem do Teb, u podstawy piramidy w tamtych ruinach. Podążymy za tobą, gdy zwiadowcy potwierdzą, że droga wolna. Bez wątpienia maszyny tutaj są niebezpieczne. Czego jeszcze ci trzeba? Czas się zbierać. Tak, faktycznie. Więc to prawda. Żywa przodkini kroczy wśród nas. Głowa do góry, żołnierzu. Przed nami długi dzień. Nie wierzyłam, ale teraz widzę. Zaprawdę jesteś odrodzoną przodkinią. Dobry znak, jeśli kiedyś taki widziałam. Jestem zwiadowczynią ekspedycji. Podzielę się z tobą wszystkim, co usłyszę w tej dziwnej krainie. To mój obowiązek wobec przodków. Powiem ci zatem,
Inni zwiadowcy znaleźli stare ruiny na zachodzie. Twierdzą, że widzieli w nich relikt przodków, ale nie byli w stanie go wyciągnąć. Może żywa przodkini mogłaby odkryć jakiś sposób, gdy inni zawiedli. Być może, jeśli znajdę się w pobliżu. Twoja obecność to dla nas błogosławieństwo, przodkini. Na nogach. Dobra? Dobra, a więc do piramidy, żeby zniszczyć gromoszczęka. Nie rób tak. Miej na nią oko. Tu jesteś! Wracasz do ciebie? Zamknij się, dobrze? Zdroje ze smaku na lęki na skórę. Hej, wróciłaś! Sprzedałem swoje dzieło żywej przodkini. Nie mogę w to uwierzyć. Chciałabym zobaczyć cię w akcji, przodkini. Gotowy na swoją maszę? Wejdź, proszę, i zjedz coś. Jeśli wszystko zostanie zrobione. Jeśli poczujesz głód, to będę tutaj. Powinna być chyba i. Właśnie. Teby czekaj. Teba? Musisz uważać, ty. Nie miałam nic złego na myśli. Wierzę w ekspedycję. Nie teraz! Nie, nie. Ufam w słowa.
nas prowadzą. Pragnę tylko tego, by nasza misja się powiodła. Jak najbardziej. Musimy. Czujesz się lepiej? Ale czasem jest trudno. Tak długo już tu jesteśmy. Wrócimy, kiedy wykonamy zadanie. Powoli. Wiatr wieje mocno. Muszę trzymać się na nogach. Zagrajmy w napad maszyn. Nie co, ale kto? I ja nawet wiem kto.
kózka! Uciekaj, nieznajoma! W okolicy grasuje maszyna! Tak, właśnie po to tu jestem. Ta maszyna cię zabije! Tu jesteś. Załatwmy to. Witaj, łowczyni maszyn! Pomów z nami! Cudzoziemko, tutaj! Alva, dobrze, że żyjesz. A, pokonałaś tę maszynę. Ale co ty tutaj robisz? Potrzebuję czegoś, co jest w Tebach. Byłam w lądowaniu. Poznałam prezesa. Osiągnęliśmy porozumienie.
Jakby. I pomożesz nam wejść do środka? Chyba tak. Rozmowa była dość sztywna. Z tym gościem jest coś nie tak. Poza tym nie rozumiem, czego szuka w Tebach. Myślałam, że na lądzie znalazłyśmy wszystko, czego wam trzeba. Będziemy się przebijać latami przez te dane. Prezes chce rezultatów szybciej. Aloy, uważaj na niego. On... Tutaj są! Dziedzictwo mówi, że Elizabeth Sobek pomogła przodkom pokonać wszystkie przeszkody. Tak stało się i dziś. Dotrzymałaś słowa. Rad jestem. Teby czekają na nas. Ruszamy? Niezłe wykopaliska. Sporo z tego było zalane. Musieliśmy stąd wypompować bardzo dużo wody. A oto wrota do Teb. Wrota niespotykane. Co do jednego, masz rację. Tylko jedna osoba może je otworzyć. Ted Faro. Lecz dziedzictwo mówi, że współpracował z Sobek, że ufał jej. Na pewno mogłaby otworzyć wrota, więc ty też możesz. Nic z tego. Przynajmniej z tej strony. Mówiłeś, że to żywa przodkini z wieczną esencją Sobek. Czy mogę? Faro, choć był wielki, nie zbudował swojego pałacu sam. Posiadamy tę wiedzę ze skrawków danych. Danych, które wskazywały na to miejsce. Są też dowody istnienia podziemnych przejść. Może zbudowano je dla robotników. No, albo dla służby. Nie dotrzemy do nich. Droga jest zalana i są zbyt głęboko pod wodą, ale... Tak, poradzę sobie. Możliwe, że jest tam inne wejście. Widzisz? Z Sobek zawsze jest wyjście. Więc rób, co musisz, by dostać się tam. Dojdzie, mój prezesie. Woda jest ciepła, ale jak gorące źródło. Tam jest jakieś pęknięcie. Może droga do środka? Tędy dostanę się do środka.
Musi istnieć jakiś sposób, żeby zatrzymać te tłumy. W porządku, weszło mi, ale jak wpuścić tutaj Quen? To wygląda na pokój ćwiczeń? I znowu ukrywam się na siłowni. I piszę, żeby tylko zachować zdrowe zmysły. Nie wierzę, że Grigori nie żyje. Nasz tak zwany przywódca duchowy jeszcze wczoraj był zdrów jak ryba, a potem nagle zmarł we śnie. I nikt ze mną o tym nie pogada! Traktują mnie jak dziecko, szepczą za moimi plecami, tak jakbym nie mogła słuchać o śmierci nawet w czasie końca świata. Więc Ted sprowadził tutaj też innych. Wliczając w to nastolatkę. Pokój dzienny. Całkiem duży. Nie ma nic normalnego, powiedzmy otwarcie. Cały harem wegetują w czasach końca w podziemnym schronie jakiegoś bilionera. Ale skoro Grigor nie żyje... Dziewczyna ma rację. Ted nie był normalny. Wszyscy są oszołomieni przed wczesną śmiercią Grigoriego. To był wyjątkowo uduchowiony człowiek, który nie bał się zerwać zasłony i stawić czoło własnym lękom. Poprosiłem doktora Somptowa, żeby sprawdził, co się z nim stało. Jestem pewien, że miał jakąś przypadłość albo coś. W ogólnym rozrachunku, chociaż niewątpliwie nam go brakuje, żyjemy dalej. Wszystko będzie dobrze. Coś mi mówi, że nie wszystko poszło jak trzeba.
za miejsce. Luksusowa jak na schron do przetrwania. Są drzwi. Oby tylko można było otworzyć. Większość kobiet teda mnie brzydzi, okej? Okay? Są jak zawodniczki w konkursie na kurę domową, błagające o uwagę mężusia. Ale Briana, holo śpiewaczka, jest inna. Zawsze była dla mnie miła. I uwielbiam jej głos. Którego jakoś w ogóle nie słychać od śmierci Grigoriego. Ona nie spekuluje, ani nie plotkuje jak inne. Ona coś wie. Jestem tego pewna. I zamierzam się dowiedzieć, co to. Świetnie. Funkcja wyjścia awaryjnego. Wrota są otwarte. Przeznaczenie czeka. Wiedziałem, że ci się uda. Co tu się dzieje? Prezes szykuje się, by wejść do Teby. Dlaczego jesteś ubrany jak te Faro? Jan jest Faro. Odrodzony. Ma esencja, jest ta sama. Poprzez wieki, poprzez pokolenia. Jego dusza to ma dusza. Jego wola to ma wola. Rozdziela nas tylko jedna rzecz. Potrzebny mi jego testament. Najgłębsze sekrety. A teraz, gdy wrota są otwarte, jego sekrety są na wyciągnięcie ręki. Kiedy je dostanę, stanę się kompletny, jak on był. Będę miał wszystko, by ocalić nasze ziemię i, jak Faro, cały świat. Dobra. Chyba zaszło nieporozumienie, jaki Faro był naprawdę. Nikt nie wie lepiej ode mnie, jaki był. Kim się stał? Mną! Odnowiciel. Największy z przodków. Człowiek, który ocalił świat. A ty? Ty rozumiesz Sobek. Jesteś nią. Zwiastunem Faro. Jego asystentką. Chodź. Teraz zejdziemy do Teb wspólnie. Tak jak trzeba. Przynieście jej szaty. Szaty? Jak on jest Faro, ty jesteś Sobek. Na okazję tak niezwykłą powinnaś chyba przywdziać biznesowy strój. O, nie. Nie, nie założę tego. Mowy nie ma. Założysz odpowiedni strój, by uczcić ten moment. Bo co? Podobno Sobek ceniła życie ponad wszystko. Czy to prawda? Dobra. Założę te szaty. Wspaniale! Możemy już iść? Spójrzcie tylko! Cóż za blask! Domena Faro. Zapiera dech w piersiach.
Wspaniałe. Gdzieś tutaj Faro zostawił swe sekrety. Znajdźmy je. Wasza magnificencjo, może powinniśmy zostawić ludzi na straży wyjścia? Istotnie. Niech tak będzie. Oblicze Faro. Pomnik wielkości. Prawda, mój prezesie. To na pewno pomnik. Nie da się ukryć. Nagroda warta ryzyka. Prowadzę na dół. Wspaniale. Zapamiętaj każdy szczegół, Bohaj. Dla potomności. To będzie wspaniały rozdział twego dziedzictwa, Pani. Niezły pałac Faro sobie zbudował. Na taki zasłużył. Oczywiście, Wasza Eminencjo. Briana mówiła, że Grigori włamał się do ukrytych plików i znalazł coś okropnego. Że Ted zamordował ważnych ludzi, którzy pracowali nad nowym świtem. Czyżby ukarał Grigoriego? Zabił go dlatego, że odkrył prawdę? Jak to możliwe? Tata powiedział, że na ciele Grigoriego nie było śladów. Serce po prostu mu wysiadło. Czy masz coś ciekawego? Ja nie mam pojęcia, co to było. Dobra, to jest dziwne. Próbowałam cię ostrzec. No, w sumie. Jeśli przeżyjemy... Robią bardzo groźne wrażenie. To są strażnicy Faro, jego domeny. To nie są posągi! Uwaga! Zabrać stąd prezesa! No to zostałyśmy same. Zauważone. Trzeba się ruszać. Jestem z tobą! Dobra, stać! Gotowe!
Dobra robota. Dzięki. Gdzie nadzorca Bokaj? Postanowił wrócić na powierzchnię. Bardzo mądrze. Nie możemy sobie pozwolić na utratę wróżbitu. No, nie zwlekajmy. Briana nie obudziła się dziś rano. Umarła. Dokładnie jak Grigori. Patrzę w górę na ogromny, ohydny posąg Teda w wielkiej sali. Patrzę mu w oczy. I wiem, że on mnie obserwuje. Obserwuje nas wszystkich. Zawsze miał władzę nad nami. Tylko nie wiedziałam, jak wielką. Fragment. Potwierdzenie potęgi Teda. Tak, wygląda, że tędy.